Hej, cześć, miło mi ponownie Was gościć, a dzisiaj zacznijmy kilka słów na temat biodra. Od tego materiału chcę Wam przedstawić kilka wskazówek dotyczących stawu biodrowego, niestabilności, a może nawet konfliktu udowo-panewkowego, czyli FAI, femoroacetabular impingement, czyli czas na narzędzia, które z przyjemnością Ci dostarczę, byś mógł poszerzać swoją wiedzę z zakresu diagnostyki, oceny, analizy ludzkiego ciała, a te wszystkie elementy, o których powiem, to z pewnością tak fajnie zaowocują w Twojej pracy zawodowej, jak i również, mam nadzieję, treningowej. Przejdźmy do uszkodzenia obrąbka, czyli konflikt udowo-panewkowy. Nie wiem czemu, ale jakoś na studiach się kiedyś nauczyłem, że to jest bardziej dla mnie konflikt panewkowo-udowy, czy na odwrót zawsze mówiłem. I to się nic innego nazywa jak FAI, czyli femoroacetabular impingement. Jest to jakby kontuzja, dysfunkcja, którą najczęściej dotyczy zmian anatomicznych, które prowadzą właśnie do FAI. I co ciekawe, 60% mężczyzn w obrazie radiologicznym mają tendencję do istniejących właśnie zmian strukturalnych. A co zagadkowe, 80% z tej kubki 60% to jest właśnie, często są to pacjenci już z FAI, ale są tak zwani asymptomatyczni, czyli mają problemy, ale ich nie bolą, czyli niby normalnie staw działa, wszystko jest cacy, nie boli, a już jest potencjalne zagrożenie. No i z roku na rok, na podstawie na przykład badania z 2016 roku, coraz to więcej osób wykonuje się na przykład zabiegi. I pytanie, dlaczego coraz więcej jest tych zabiegów na biodro? A może bardziej powinniśmy iść w leczenie konwencjonalne, zachowawcze? Jednak zatrzymajmy się tutaj na chwilkę i uchylmy rąbka tajemnicy, żeby troszkę więcej uszyć tego pięknego swetra imieniem konflikt udowo-panewkowy. Jak sięgam pamięcią, 2018 rok to był piękny rok, gdy Narvenson stworzył tak prosty algorytm postępowania, co robić z klientem, który może mieć problem z biodrem. No i załóżmy, że Wy jesteście takimi osobami. Macie ból podczas ruchu, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to nic innego jak teścik, czyli teścik FADIR, Flexion Adduction Internal Rotation, czyli test ciśnienia udowo-panewkowej. Jest to bardzo dobry test do oceny konfliktu panewkowo-udowego, czy też udowo-panewkowego. Test ma bardzo wysoką czułość na poziomie prawie 99% i będzie dobry do wykluczenia dolegliwości konfliktu udowo-panewkowego z uszkodzeniem obrąbka lub bez uszkodzenia obrąbka stawowego. Jest to jedyny tak dobrze opisany test, można powiedzieć, że nawet na miarę światową jest stworzony i pięknie pokazuje i w miarę wiarygodnie pokazuje również, czy występuje właśnie FAI, czyli ten konflikt. Sposób wykonania tego testu jest jakby ukryty w nazwie, tak jak wcześniej Wam wspomniałem, czyli zaczniemy od F, czyli flexion, zgięcie biodra naszego klienta. Jednocześnie będziemy utrzymywać zgięcie stawu kolanowego do 90 stopni i podtrzymujemy podłudzie naszego klienta od strony wewnętrznej. Następnie AD, czyli adduction, przywodzenie. Następnie dodajemy IR, czyli internal rotation, czyli wykonujemy rotację wewnętrzną biodra, czyli pokrótce robimy zgięcie biodra, przywiedzenie i rotację wewnętrzną. I test będzie pozytywny, gdy w trakcie, w pozycji końcowej, odwzorowujemy dolegliwości naszego klienta w obrębie pachwiny, czy też głęboko położone w naszym stawie biodrowym, a test jest szczególnie czuły i służy przede wszystkim do wykluczania konfliktu udowo-panewkowego z lub też bez uszkodzeń obrąbka stawowego. Ruch zgięcia, przywiedzenia i rotacji wewnętrznej wywołują konflikt szyjki kości udowej z brzegiem brzuszno-bocznym panewki stawu, a nadbudowa kości w okolicy szyjki, czyli taki strop i głowy kości udowej lub na brzegu tylnym panewki i w głębi tej panewki prowadzą do szybszego konfliktu szyjki kości udowej z brzegiem przednim i bocznym panewki, czyli konflikt udowo-panewkowy. Inaczej możecie znaleźć zespół cieśni podpanewkowej. Powoduje to wtórne uszkodzenie obrąbka i szorstki stawowej, a dolegliwości dotyczą najczęściej osób młodych, uprawiających sport, na przykład, moi drodzy panowie, często piłka nożna. Dlatego jak wpada do mnie klient i mówi, że jest piłkarzem, to najczęściej wiem, że te bioderka są jak z betonu. A ruch zgięcia i rotacji zewnętrznej będzie często
cofał dolegliwości, więc należy różnicować to z chorobami, w których na przykład występuje ograniczenie rotacji wewnętrznej i zgięcia biodra, na przykład choroba Paretsa i złuszczenie nasady i zmniejszona antetorsja, czyli jakby zdecydowany bierny przeprost stawu biodrowego wraz z rotacją zewnętrzną wywołają jakby brzuszne podwichnięcie głowy kości udowej, podczas którego głowa kości udowej uderza w rozdarty najczęściej lub taki obszarpany, uszkodzony obrąbek stawowy panewki, czyli dochodzi do dysplazji stawu biodrowego. Kończąc ten materiał, jak zawsze namawiam Cię do rozwoju praktykowania dzisiejszych testów, ponieważ tylko przez takie zastosowanie odkryjesz, jakie to jest bogate zjawisko, wręcz przebogaty arsenał wiedzy, z którego zawsze możesz czerpać i czerpać. Ćwicz tak, byś miał komfort i łatwość swojej pracy, a chciałbym Ci dać takie małe wyzwanie. Nagraj się w gabinecie na siłowni, jak sam wykonujesz z klientem na przykład test FADIR. Wykorzystaj swoich klientów, może kogoś bliskiego nawet, by utrwalić wiedzę. Wstaw to na swoich portalach społecznościowych i nawet mnie oznacz. Jestem ciekaw, jak te testy wykonałeś, a z pewnością udzielę Ci kilka wskazówek i porad. Zobacz, że będzie ten proces zdecydowanie łatwiejszy, jeśli kilkukrotnie wykonasz na przykład te testy. W mojej ocenie im więcej wiemy, tym bardziej racjonalnie i bezpiecznie możemy współpracować z klientem i mądrzej zarządzać odpowiednimi parametrami rehabilitacji czy też treningu. Więc dlatego proszę Was, podejmujmy mądre decyzje i mam nadzieję, że dzisiejszy materiał spodobał Ci się tak samo jak mi i dziękuję, że mnie obserwujesz. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Ściskam, Sherlock.